Hej dziewczyny, to znowu ja, Natalia. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik ze zdobień w stylu morskim. Dzisiaj na piachu namalujemy sobie stopki, do tego stworzymy sobie pianę morską. No i tyle. Jeżeli jesteście ciekawe tego zdobienia, koniecznie chwytajcie za pędzę i bierzemy się do roboty. Do wykonania dzisiejszego zdobienia użyję kolorów Nude Beige, Magnifique, Mr. White i Matte Buff oraz Dry Topu, pasty Nail Art w kolorze białym, akrylu Fashion Clear, kopytka oraz sondy. Wzornik od góry pokrywam kolorem Magnifique. Robię to tak mniej więcej na skos, nie musi to być zrobione mega dokładnie. Dół wzornika natomiast pokrywam kolorem Matte Buff. Całość wędruje do lampy na 30 sekund. Kolor Magnifique pokrywam cieniutką warstewką hybrydy Mr. White. Zanim utwardzę ją w lampie, przechodzę do robienia kropeczek. Robię to za pomocą dry topu i sondy. Ten sam efekt robiłam w tygodniu skór wężowych. Link do tego zdobienia macie w opisie. Wzornik wędruje do lampy na 30 sekund i całość pokrywam dry topem. Na nasz ciemnobrązowy kolor nakładam jaśniejszą hybrydę. Jest to kolor Nude Beige. Robię to bardzo cieniutko. Następnie na mokry kolor sypię obficie akryl Fashion Clear. Możecie wzornik nawet zanurzyć w opakowaniu z akrylu. Akrylem sypcie tyle razy, ile potrzeba, żeby kolor dobrze go wsiąknął. Wtedy łatwiej będzie Wam wykonać to zdobienie. Zanim utwardzę nasz wzornik w lampie, za pomocą sondy przechodzę do wyżłabiania mojego zdobienia. Drążę sobie w piachu, który stworzyłam za pomocą akrylu. Jest to fajna zabawa, możecie tam wydrążyć praktycznie wszystko. Pewnie nieraz robiłyście tak będąc nad morzem. Wyrównuję jeszcze brzegi naszych stópek. I kiedy już jestem zadowolona ze zdobienia, wzornik wsadzam do lampy na minutę. Za pomocą białej pasty Nail Art oraz sondy zakrywam to nasze brzydkie łączenie i tworzę sobie pianę morską. Jej brzegi rozmywam za pomocą pędzelka do żelu w stronę morza, żeby dała obraz takiej fali. Na morzu dodatkowo możecie namalować na przykład rozgwiazdę albo muszelkę. Wzornik wsadzam do lampy na minutę. Tak prezentuje się już gotowe zdobienie. Jak Wam się podobało? Pewnie nieraz same nad morzem drążyłyście w piachu i robiłyście zdjęcia takiej widokówki. Teraz macie okazję zrobić dokładnie to samo, tylko że na paznokciach. Jeżeli spróbujecie odtworzyć to zdobienie, koniecznie się nim pochwalcie. Widzimy się w kolejnym filmiku z serii zdobień morskich. Do zobaczenia już jutro. Pa!